Skrzydła nad Honolulu. A o czym ten film jest? Honolulu. Nie, to się będę bał. Nie idziemy. W Bałtyku pani Walewska. To polski film jest przecież. Nie. Charles Boyer i Greta Garbo. O, no to chodźmy na Gretę z Garbem. Dalej. Wrzos. Engelówna, Brzezińska, Ćwiklińska. Polski, polski, ten nudny. To przecież... Brodniewicz. Nudny ten polski film. Kasino. Dama Pikowa, arcydzieło kinematografii. Frawdzie. A Zemstę Tarzana grają? Ano, grają. Zwycięzca Olimpiady Glenn Morris w filmie dżunglowym. O! Czy Andrzej już się nauczył wszystkich kwestii Tarzana? Daj. Czekaj. No mam, no. Kino Pan. Romantyczno-awanturniczy film w kolorach. Bob Livingstone, Heather Angel. Zorro! Nie idę po raz trzeci. Panowie, obowiązek wzywa. Daj. Czekaj, nie daj. Cześć, kolego. Piotruś! Panowie! Cisza! Bądźcie cicho. Koledzy, słyszeliście, co pan dyrektor powiedział? Panowie, no uspokójcie się. Podobno dorośli już jesteście. Będzie zdjęcie. Jerzy Bolesławski. Matura celująca. Dziękuję, panie dyrektorze. To niezapomniana chwila w moim życiu. W moim też, Bolesławski. W moim też. Mógłbyś choć raz się nie wygłupiać? Ja jestem śmiertelnie poważny. Matura uczyni ze mnie człowieka. Tak. Dyrektor da namsza, że się mnie pozbył. Rzeziński Jan. Moje gratulacje. Koledzy, uspokójcie się. I idź. Zimmertopf Nathan. Gratuluję. Tak, kończy się czas naszej niewinności. W moim życiu duchowym matura nic nie zmienia. Czapski Stanisław. To co? Gratulacje. Dziękuję. Idziemy się uchylać do nieprzytomności? No jasne. Żebym znowu obrzygał ciotce całe mieszkanie. Dołowy Piotr. Nie ma. Gratuluję. Dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Basiu, jak ty pięknie wyglądasz. Dziękuję. Witamy dojrzałe osoby z żeńskiego gimnazjum imienia Emilii Plater. Pani przyszły upolować mężów? Bardzo śmieszne. Uwaga, uwaga. Proszę państwa. A teraz polonez. Panowie, proszę panie. Śmiało, koledzy. Obiecałam ci pierwszy taniec, Jurku. Tak, oczywiście. Marzę o nim. Wiesz co, tylko Piotr się przyznajmy, dobrze? Chwileczkę. Patrz, jak to się robi. Cymes. Piotr. Błagam. Pojdź do tej dziewczyny w szarej sukience pod ścianą. Kiedy ja zupełnie fatalnie tańczę. Ja wiem, ale to polonez, tu się chodzi. Jazda. Już jestem. Przepraszam, czy ja mogę panią prosić do tańca? Oczywiście. Kim jest ta dziewczyna, z którą tańczy dołowę? Krysia Wąsowska. Ale ona jest dziwna. Dlaczego dziwna? Bo nie przyjaźni się z nikim. Chodzi własnymi ścieżkami. W ogóle zadziera nos.
Proszę cię, patrz na mnie, nie na nią. Naturalnie. Oczu z ciebie nie spuszczę, moja droga. Nie zaprosisz mnie na wino? A ty pijesz moje dziecko? Przestań żartować. To co, zatańczymy jeszcze? Basiu. Oczywiście, to chyba jasne. Basiuśko, przepraszam cię na chwilkę, dobrze? Pardon, przyjacielu, ale panna Krystyna ten taniec obiecała mnie. To w takim razie ja poproszę pannę Krystynę o następny. Ale ja nikomu niczego nie obiecywałam. Nie prowadzę karnetu. No cóż, w takim razie kto pierwszy, ten lepszy. Bolesławski, Jerzy. Kawaler do wzięcia, na maturze same piątki. Krystyna. To miłość od pierwszego wejrzenia. A jeżeli panna Krystyna się nie zakochała, to pozwolę sobie podejść jeszcze raz. Przypadkiem uwodziciel? Zupełnie nie przypadkiem. Z pełną świadomością celu. Z rekrutami się nie zadaje. To ty moja wina, że ojczyzna wzywa do obowiązku zaraz po maturze? Rok to bardzo długo. Pogonią cię tam zdrowo. Zapomnisz. Wezmę ze sobą twoje zdjęcie i będę co dzień do niego wzdychał. Nie rozdaję zdjęć byle komu. Jestem w niebie, siódmy niebie. Nic mi więcej nie obchodzi oprócz ciebie. Tarara, 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 tarara. Podobasz mi się. Nie lubię byłych panienek. No cóż, zapraszam na wino. Nie piję alkoholu. Mam z tobą same kłopoty. Pozwól. Uwolnię cię od nich. Cztery, może kiedyś. No i co?
Edelman Piotr. Kategoria A. Zdolny do służby wojskowej. Przydział do szkoły podchorążych w Zegrzu. Dobrze, bo blisko Warszawy. A ojciec mi załatwił. Ojciec? Myślałem, że twój ojciec nie ma nic wspólnego z wojskiem. Właśnie ma. Akurat wykłada na uczelni, gdzie studiuje adiutant szkoły. Nie brzydzisz się protekcji? Brzydzę. Ale ona bardzo ułatwia życie. A ja do kawalerii, jak dziadek i ojciec. Przydzielą mnie do Grudziądza na zawodowego. Tak. To nie jest żadna protekcja. A ty Cymes co? Zaopatrzenie? No coś ty. Obrzezani kategoria C. Nie widziałeś? Na studia też się nie wybieram, bo by mnie falanga posadziła w żydowskiej ławce. Muszę wrócić do sklepu ojca. Pobielskie materiały do sklepu Cymertop i syn. I bardzo dobrze. Żydów nam nie trzeba w wojsku. Falanga walczy, falanga czuwa, falanga wielką Polskę wykuwa. A ciebie to śmieszy, bo czytasz wiadomości literackie, a tam Żydów na pęczki. Puść! To pałkarz jest. Serwus. Co? Mięsień sercowy. Niezdolny do służby wojskowej. Oś chuchro, Piotruś. Zawsze mdlałeś na widok zastrzyku. Idę na medycynę. Będę pomagał ludziom. Co, świetnie. Piotruś będzie kroił trupy, a my będziemy mu je dostarczać. Uchwalę ojczyznę oczywiście. To w końcu co robimy z tak pięknie rozpoczętym dniem, panowie? No zapomnieliście? Dziś są moje urodziny, no zapraszam do mnie. Mama przygotowała kolację. Ty, no ale jak chcecie, to może być do knajpy, albo na panienki. Nigdy nie byłem w burdelu, co wy na to? No teraz są tylko takie tajemne domy schadzek. My jako maturzyści mamy prawo wstępu oraz specjalny rabat. A ja chciałbym się zakochać, ale tak bez pieniędzy. Każdy chciałby się zakochać. A jak nie, to w miarę onanizm wzmacnia organizm. No, to do mnie. Lewo. Witam was, chłopcy. Jak tam? Cześć, tato. Mamy Zegrze. Kurtka. Rozjeżdżamy się, panie prezesie. Słyszycie? Hitler wrzeszczy tak jak w Wiedniu. Za chwilę połknie wszystkich nas też. Ja na kronice filmowej widziałem ten austriacki entuzjazm Ohyda. Bolszewizm też prędzej czy później dotrze do Polski. Pamiętajcie, z Rosji nie bierzcie nawet Puszkina. Akysz, akysz, akysz! Tak niedawno walczyłem o niepodległość, a tu znowu. Tacy jesteście młodzi. Panie prezesie, proszę się nie obawiać. Nie wpuścimy do Polski ani Hitlera, ani bolszewików. Zazdroszczę ci, że w to wierzysz. Dzień dobry, maturzyści. Bałam się, że będziecie chcieli gdzieś pohulać na mieście. Niestety, mamo, zabrakło wśród nas hulaków. Co, znowu będzie wszystko na mnie? Mam maturę, urodziny, jest co świętować. Wyłącz te ryki. Idziemy, panowie. Piotruś! O, dziękujemy pani Ruzi, ale już sobie sami poradzimy. Proszę Jerzego, żeby mi tylko niczego nie potłukł. Oczywiście! Panowie, to jest najlepsza nalewka na świecie, a na pewno najmocniejsza. Buchu, buchu, buchu! Graj, graj. Graj, piękny cyganie. Pan pali? Ja dziękuję. Nie wiem. Prawdziwy mężczyzna powinien. Pierwszy raz nie muszę palić po kryjomu. Drodzy koledzy, rodzice wmawiali nam, że czas szkoły to najprzyjemniejszy okres w życiu.
Ale ja się akurat cieszę, że tę rozkosz mamy za sobą. Rozchodzimy się w różne strony świata i musimy obiecać sobie, że... nie pozwolimy umrzeć tej przyjaźni. Piotruś. Piotrek. Piotruś do cholery! Pijemy za bijatykę, oszustwo i kradzież. Za oszustwo, żeby oszukać śmierć. Za bijatykę, żeby bić się za przyjaciela. Za kradzież, żeby skraść kobiecie serce. I żebyśmy nigdy się nie zgubili. Padnij! Cofaj się! Dawkowski, wyprostujcie się na tym koniu! Nie tak, cholera! Głos, 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 Kowroński! Kowroński, niżej ręka! Uspokójcie rękę! Rekrut z tenzusem, Kowroński! Tam się patrzcie, nie na mnie! Panie! Dugaj się! Powstań! Na przód biegiem marsz! Rekrut Kowroński na koń! Na koń! Głosem! Skowroński, do cholery! Siedzicie na tym koniu jak dziwka na płocie w deszczowy dzień! Panie! Dobra się! Od pana adiutanta. Rekrut z cenzusem Bolesławski. Jestem! Do mnie! Raz, raz, raz! Coś tak na mnie patrzycie, Bolesławski, co? Chce wam się może śmiać? Melduję posłusznie, panie plutonowy, że wcale mi do śmiechu. No, to dobrze. No, bo jeszcze może zacząć nieźle płakać. A teraz do pana porucznika, adiutanta szkoły. Biegiem marsz! Raz, raz! Powstań! Naprzód, biegiem marsz! Panie poruczniku, rekrut z cenzusem Bolesławskim melduje się posłusznie na rozkaz. Spocznijcie, Bolesławski. Mam dla was propozycję. Możemy was odesłać do cywila. Tak? Mamy nadkontyngent maturzystów. Pójdziecie na studia i rodzina będzie zadowolona. Dziękuję za troskę, panie poruczniku, ale z propozycji nie skorzystam. Chcę ukończyć szkołę podchorążych, a na studia wybieram się, ale dopiero w przyszłym roku. Poza tym, co by koledzy powiedzieli. No, podoba mi się wasza postawa. Tylko co na to wasz ojciec? Decyzji nie zmienię. A ojca proszę pozdrowić, jego pan porucznik spotka na wykładach. Propozycji nie było, możecie odmaszerować. Podwieźmy pan do Warszawy, sprawa niecierpiąca zwłoki. Wagi państwowej. I w sprawie wagi państwowej niecierpiącej zwłoki wysłali pana na piechotę, tak? Proszę. Dziękuję. Dziewczyna, co?
Jak pan myśli, panie podchorąży, będzie wojna? No tak mówią. Ale nawet jeśli, to i tak ich pogonimy. Niesamowita maszyna. Chcesz spróbować? Jak ma na imię? Krystyna. Krysia! Dzień dobry, pani Wiesi. Dzień dobry. Proszę wejść tędy. Pomogę. Jaki pan śliczny w tym mundurze. Witam pana. Dzień dobry. Krysia zaraz zejdzie. Proszę, niech pan siada. Co pan zamierza robić w życiu? To jest pytanie. Zapisałem się na prawo. Ale nie jestem pewny tej decyzji, dlatego... Może zostanę publicystą? Jakim publicystą? Prawicowym, lewicowym, sanacyjnym, endeckim? Oświeconym. I przede wszystkim niezależnym. Witaj, Jurku. Idziemy? Przepraszam. Zniewalająca woń perfum zapowiedziała twoje przybycie, o pani. Tylko nie wracaj zbyt późno, tak? Mamo, ja już jestem dorosła. Dorosła, dorosła. Sam raz, żeby być o 9:00 w domu. Jest tylko jedna miłość, co z tego pozostawia świat. To właśnie pierwsza miłość z najmłodszych naszych lat. Bo ta jest najgorętsza. Uspokój się. Przepraszam. To instynkt. Popędy należy zwalczać. Tym różnimy się od zwierząt. Nie jest tak cudownym snem. Jak długo zamierzasz trzymać mnie tak na odległość? Nie wiem. Jeżeli ci na wszystko pozwolę, szybko znikniesz. Przeciwnie. Ożenię się. Aha, to wszystko zmienia. Boże. Dlaczego ja zakochałem się w takiej zimnej rybie? Co ty powiedziałeś? Zakochałeś się? Sam dobrze wiesz, że to nieprawda. Czytam to w twoich oczach. Akurat moje oczy zasnute są mgłą uczucia, którego ty nie dostrzegasz. Bo tak to jest u zimnych ryb.
Masz, najedz się. Kochany. Dziękuję ci. Niebo w gębie. A ty i tak wyfruniesz. Ten profesor jest całkiem śmieszny, prawda? Ale człowiek to jednak nie jest grabąszcz. Cześć. Cześć. Legnam. Niech się pan odczepi. Odczep się. Odczep się. Dzień dobry, Zosiu. Przepraszam za spóźnienie. Skąd pan zna moje imię? Zosia? Trafiłem, to jest znak. Dziękuję. Mnie często jacyś zaczepiają na ulicy. Pani jest bardzo piękna. Spieszę się do domu. To ja panią odprowadzę. Nie, to za daleko. Nie ma problemu. Powiedziałam nie! Teraz pan zaczyna? Ale ja nie mam żadnych złych zamiarów. Ile pani ma lat? 16? 17. To ja jestem o rok starszy. Umówmy się tak, ja będę czekał w niedzielę tutaj przy tej bramie w samo południe. Jak pani nie przyjdzie, to będę czekał co niedzielę, aż do skutku, dobrze? Muszę iść. Do widzenia. Do widzenia w niedzielę i mów mi Piotrek. Od razu Piotrek, jeszcze czego? Pięknie palisz papierosa. Przyniosę ci kawę i ciastko. Nie, dziękuję. Zaraz muszę iść. No pewnie już wszystko załatwiłeś. A gadać z taką zwykłą babą to nie ma o czym. Nie jesteś zwykłą babą. Trzymasz restaurację i jesteś ładna. To dobrze, że czasem powiesz coś miłego. Żeby po dwóch miesiącach tak jeździć, szykuj się do olimpiady, zazdroszczę ci. Załatwiłeś sobie przyszłość do końca życia, a ja do tej pory nie wiem, co będę robił, jak wyjdę z wojska. Dlaczego zapisałeś się na prawo? A, bo to najłatwiejszy wydział. Najgorzej jest być dobrym ze wszystkiego. Wy to co innego, ty od początku wiedziałeś, że chcesz iść na medycynę. Ale nie przewidziałem, że jak człowiek umrze, to będę mu grzebał w brzuchu. Zmieńmy temat, zaraz będziemy jeść. I pić! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wszystko w porządku? Tak. Co, już pobiegł kawalerzysto? Gratuluję zwycięstwa. Bohater z pana. No to bawcie się dobrze. Dosiu, co za fest kobieta, panowie. Chyba złożył przeniesienie. Często się tu stołujesz? Zupełnie nie w moim typie. To siup, 4 baby, 8 dup. Co? Pozdrowienia od mojej cioci.
Nie mogła przyjechać, bo jest chora. A ojciec? Żartujesz? Ojciec ćwiczy takich jak ja na Wołyniu. Nie puścili go. Zuch sierotka. Panowie, pijemy zdrowie pierwszego huzara II Rzeczypospolitej. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Nie jedna panienka, nie jedna. Można prosić papierniczkę? Polecieć gotowa. To od mojej mamy. Z Moreli? Moja mama robiła takie same. Drobny prezencik od nas. Książeczka dla mnie? Zadatek na lornetkę. Dziękuję, panowie. Naturalnie ten, jak chcesz, i gdy na śmierć jest pana zakochana, no to naturalnie je muraj, bo w sercu łańskim, gdy włożysz się na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń, dlatego jak całować to ułana. I on naturalnie też, jak chcesz, bo w sercu łańskim, gdy włożysz się na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną. Światła nocy błyskają na niebie szafirze. Myśl zbłąkana w błękity niebieskie upadła. Oto ją gwiazdy w kręgi porywają chyże i kręcą, aż zmęczona, posępna, pobladła powróci z tańca niebios w nudne serce moje. Panowie? Czekam! Nad otchłaniami niebieskimi stoję! Zlękniona myśli w gwiazd tonące wirze. Co wy chcecie zrobić? Pora na chrzest bojowy! Był rozkaz to wykonać dołowy, ściągaj! Wykonać, Piotruś! Chyba, że się boisz, co? No, trochę się boję. Zwariowałeś? Jaja ci odpadną. Panowie, bo ja uważam, że to jest jedna głupota. Ja się zanurzę tylko na dole. Co? Żadne na dole dołowe. Jeżeli skakać, to z samego szczytu, rozumiesz? Ku chwale ojczyzny. Z samego szczytu. Przeprócz. Jesteśmy niezniszczalni! Będziemy nieśmiertelni. Gdzie? Tam masz sek na drzewie. Tu Wanda. Melduję uruchomienie punktu telekomunikacyjnego. Powiedz, Jacek, wiadomo coś nowego o przepustkach? No tak. Wszystko do dupy. Koniec. Nic z tego? Nie będzie żadnych przepustek.
Pogotowie, wydali zakaz opuszczenia koszar. A co się tym razem stało? Nic. Hitler zerwał pakt o nieagresji z Polską. A to sukinsyn. To diabła z Hitlerem. Ja w następną niedzielę muszę być w Warszawie. Znowu? Dopiero. Pakuj to! Zosia, już drugą niedzielę tu czekam. Myślałam, że żartowałeś i nie przyjdziesz. Ale pójdziesz ze mną na ciastka? Zgoda. Lubię ciastka. Można? Mhm. Proszę bardzo. Dziękuję. A niczym nie popijesz? To kwasem Karpińskiego. Poproszę o szklankę kwasu karpińskiego. Tak, już tutaj. Wiem o tobie tyle, że jesteś piękna, łakoma i masz na imię Zosia. To ty opowiedz mi najpierw o sobie. Matura w zeszłym roku, pierwszy rok medycyny. Kocham muzykę i książki. Lubisz czytać? A co jest lepszego od czytania? Bo ja wiem, nie znam się na tym. Proszę bardzo. Muszę iść. Masz telefon? Nie mam. Ale adres masz. Właśnie się przenoszę. Dokąd? Jeszcze nie. Witaj, Jurku. Serwus, tato. Dostałeś przepustkę? No, łatwo nie było. No, ja wkrótce mogę mieć ten sam problem. A u kogo, jeśli można wiedzieć, pan wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli będzie starał się o przepustkę? Dostałem przydział mobilizacyjny. Ty wierzysz w te blefy Hitlera? Obawiam się, że to nie są blefy. Nawet jeśli to z Polską nie pójdzie mu tak łatwo jak z Czechami. Należysz, synu, do pierwszego pokolenia, które po 100 latach urodziło się w wolnej Polsce. Cieszę się, że nie wyobrażasz sobie niewoli. Nie wyobrażam. Urodziłem się i umrę w niepodległej Polsce. Przepraszam, tato, ale spieszę się. O, Jureczek, wejdź proszę. Dzień dobry, pani. Jest Piotruś? Dzień dobry. No jest. Dawno cię nie widziałam. Jurek, myślałem, że o mnie zapomniałeś. Cześć. No, jaki piękny mundur. Tatuś zafundował synkowi. Buty jak lustro.
Jaka dziewczyna mogłaby ci się oprzeć? A pewnie ta, na której będzie mi zależało. A jednak co wojsko, to wojsko. Aj, nie przesadzałbym. Piękna sprawa. Trochę dużo tego. Das sympathische Nervensystem. Ja. A co to? Zbyszewski. Niemcewicz od przodu i tu uczytałem. Sensacja, co? Wreszcie ktoś odważył się tak napisać o polskiej szlachcie. Od Trutka na Sienkiewicza śmiałem się cały dzień. Ale nam, Polakom, to się nie spodoba. No bo my, Polacy, o naszej historii zawsze musimy pisać na kolanach. Sami w niej święci. A jak na studiach, Piotroś? Fajne dziewczyny na uniwerku? Ciężko kuje. Piotruś! Ja pytam o dziewczyny. Co się dzieje? Nic. Chyba się nie zakochałeś, panie Piotrze. No mów! Długo ją znasz? Widziałem ją dwa razy. I już ją kochasz? Zazdroszczę ci. Mnie by to zajęło z pół roku. Tylko boję się, że jest dla mnie za piękna. Wiesz, że nie mam szczęścia do dziewczyn. Nie ty jeden. Co, ty też się zakochałeś? Nie wiem. Powiem ci za miesiąc. No widzisz. Co zrobić, kiedy przyszedł na nas czas kochania? Tam od razu czas kochania. Może najpierw warto... popróbować? Popróbować? Mnie próby nie interesują. Od razu uczucie. Co ty wiesz o życiu, Piotruś? Zobacz, 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 zobacz. Chyba jakaś nietutejsza. Co? To jest córka starosty. Ciekawe. Ty. Za wysokie progi dla ciebie. Chcesz się przekonać? Opalnie dziś. Fajna pogoda. Panie, pozwolą, że się przedstawię. Starszy szeregowiec z cenzusem Andrzej Skowroński, do usług. Do usług? Nie rozumiem. A kawaler nie powinien teraz, aby kopać okopów? Mam przepustkę. Aha. Pani mnie nie pamięta. Poznaliśmy się na zawodach kawaleryjskich. No, nie pamiętam. Ale wierzę na słowo. Wygrałem. Skowroński. Wręczała mi pani ostrogi. A, to pan! Małgosiu, chodźmy się kąpać. A zwycięzca w ramach usług przypilnuje nam rzeczy. Marina! Marina! Uwielbiam cię! Skończę romanistykę i pójdę śladami Boya. Wiesz, jestem od niego 47 lat młodsza, więc kiedy on umrze, zajmę jego miejsce i tak jak on będę...
Będę tłumaczyć. Będę walczyć z obłudą i ciemnotą. Będę bronić praw kobiet. Będę... Niech żyje świadome macierzyństwo. A miłość? Jerzy! Ale ja pytam tak poważnie. Co ty chcesz robić w życiu? Co za cholerny dzień przesłuchań. Wyobraź sobie, że... Ja mam pewne plany. No powiedz, jakie. Może też będę walczył piórem? O co? Chociażby o większe poczucie humoru wśród Polaków. Co ci tak śmieszy? Rzucasz się jak bucha i gnieciesz mi sukienkę. Ale to możemy ją zdjąć. Dlaczego jesteś taka zasadnicza? Dlaczego raz dasz się ponieść do uczucia? Nie wiem. Chwilowo nie czuję tej siły i tyle. Chcesz walczyć z obłudą, a zachowujesz się jak zakonnica. Jesteś wściekły, bo zmarnowałam ci niedzielę. Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Może następnym razem pójdzie nam lepiej. Wiesz co? Bo ty się dobrze zastanów, czy warto, żeby był ten następny raz. Bo może prościej jest uwieść jakąś głupią gęś, która na widok twojego pięknego munduru po prostu zemdleje z rozkoszy. Zorro. Możesz mi teraz zapłacić? Nie. Strach cię obleciał? Przepraszam panią. Dzieciak. Spóźniłem się. Nie. To co, idziemy na ciastka? Nie. Wałówkę mam ze sobą, kwas Karpińskiego też. Jedziemy na Bielany. Dobrze, że nie wziąłeś wódki. Nie lubisz wódki? Nienawidzę. A nigdy nie dam się upić, bo za każdym razem rzygam. Gorąco tu. Ale z ciebie elegancki kawaler.
bo ja się w tobie zakochałem. Słyszysz? Kocham ten kawałek. Za każdym razem ryczę, wiesz? No mówią, że będzie jakaś wojna. Teraz to jest niemożliwe. Muszę by tak stracić cnotę, co? Ale ja wcale o tym nie myślałem. Nie mówię, przecież każdy z was o tym myśli. Nie. To znaczy, ja nie. Wolę to zrobić z tobą niż z jakimś chamem. Kulturalnie. Przepraszam. Nie wytrzymałem chyba. Nie przejmuj się. Taka sama z ciebie dziewica jak i ja. Ułan u płota i dziewczę w ogródku. Masz chwileczkę? Mam. Gotów jestem pani poświęcić cały mój wolny czas. To proszę wejść. Ten kawałek trzeba przekopać, bo ojciec zarządził sadzenie kwiatków. A ja nie cierpię grzebać w ziemi. Dziękuję, jesteś bardzo miły.
A jak przekopię do końca, to... To da się pani gdzieś zaprosić? Musiałby się pan bardzo postarać. Tu panuje duża konkurencja wielu podchorążych, nie mówiąc już o oficerach. Ja wygram tę konkurencję. Żałuję, ale chwilowo to niemożliwe. Jutro wyjeżdżam do Lwowa zdawać egzaminy w akademii. Ale wrócę. Niedługo. Wtedy może mnie pan znowu adorować. Świetnie. Poczekam. Może trzeba będzie jeszcze raz przekopać ogródek? Albo wywieźć śmieci, albo zanieść na pocztę jakąś ciężką paczkę. Dziękuję. Brawo, panie podchorąży. Ale mam nadzieję, że nie będzie pan prosił o rękę mojej córki z tą łopatką. Tato. Nie mógłbym, panie starosto. Jestem dopiero starszym łanem z cenzusem, ale w przyszłości mam nadzieję zostać generałem. Ambitne zadanie. Chociaż może niedługo będzie pan miał okazję do szybkiego awansu. Jeśli o to chodzi, panie starosto, wojny się nie boję. Wam się, panowie, coś wydaje. Mnie nie interesuje kariera żony oficera. Ja zamierzam zostać niezależną artystką. A ja dla pani mógłbym nawet rzucić mundur. Ale po co? Chce mnie pan pocałować. Wszystko dlatego, że cię tak kocham. Jestem zupełnie jakby roztargniony, nie mogę się skupić. Wczoraj miałem na przykład egzamin z anatomii, no i co, i nie wytrzymałem. Pomyślałem o tobie, no i egzamin oblałem. To może lepiej nie przyjdę za tydzień? To wtedy już wszystkie egzaminy obleję. O, wysiadam. Do widzenia. To może cię odprowadzę? Nie. Proszę cię, muszę jeszcze coś załatwić. To do niedzieli. Dzień dobry. Czy ja zostałem pannę Zosię? A co masz do Zosi? Chciałem jej coś powiedzieć. A ty co, chciałeś pociupcieć za darmo moją siostrę? Ale jak pan śmie? Ja Zosię kocham. Ty ją kochasz? Zniszczę gnojnik dla ciebie! Moja siostra! Żebyś ją wyrywał, zrobił... Pachora i rzucił jak ścierkę! Gołodupiec. Zostaw go, bydlaku! Zabijasz go! Dziobrek! A Nory z tymi studentami do domu! Gówniara do domu! Do domu! O, jesteś. Reflektujesz na kolację w kasynie? Mam w nocy służbę. Zapomniałem. Tylko nie obudź mnie rano. Rano. To ja muszę być w Warszawie. Po służbie? Poza tym rano pierwszy pociąg jest o 9:00. Dam sobie radę.
Najważniejsze, że dostałem przepustkę. Ale cię złapało. Da 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 da. Czy to ci się opłaci? Czy ona coś da ci? Ten pierwszy raz. Źle skończysz, Jureczku. Źle skończysz. Zosia. Chciałeś wiedzieć, kim jestem? Nazywam się Zofia Paluch. Jestem córką pijaka i złodzieja i siostrą pijaka i złodzieja. Koniec. Nie, nie, Zosiu, to nic. Nikt cię nie skrzywdzi. Zostaw mnie i co? Co? Chcesz się dalej ze mną spotykać, tak? Tak, chcę. Chcę. Mnie skurwi, rozumiesz? Mój brat mnie skurwi. Ciu, ciu, ciu. On tylko czeka, że znajdę dzianego faceta, a nie takiego. Ciu, ciu. Zostaw. Piotruś? Piotruś! Co za miłe spotkanie. To jest mój przyjaciel Piotr Dołowy. A to mój przyjaciel Jerzy Bolesławski, a to moja narzeczona Zosia. Kto by się spodziewał? Taka piękna narzeczona. Ja z panią tańczyłem poloneza, tak? Tak, a Krysia jest teraz moją narzeczoną. Jurek, nie psuj mi reputacji. My się tylko kolegujemy. Widać, z kimś się pomyliłem. Wiecie co, to ja was zapraszam na lody. Zaraz wybuchnie wojna. Boisz się. Alina? Coś się zmieniło. Wiem. Nie martw się. Jakoś to przeżyję. Ostrogi, szabla? No co,
Jadę na Pomorze do pułku na praktykę. Pokaż. A ja dupę jak z Mosiądza, to oni są z Grudziądza. A jak leci na zesłaniu? Dobrze, nad spodziewanie. Ej, Piotruś, Piotruś! Bo skaleczysz się w paluszek i mamusia będzie płakała. Narzeczona. Jest coś, o czym nie wiem? Zaręczyłeś się? Nie, ale zakochałem się. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Złowił dziewczynę piękniejszą niż wszystkie inne. Zosia! W ogóle nie powinienem ci jej pokazywać. A moja Ania jest taka piękna, że jakbyście ją zobaczyli, to stracilibyście mowę, głowę, rozum. Wszystko. Wszystko. Studiuję we Lwowie na Akademii Sztuk Pięknych. Artystka. Artystka. I kochasz ją? A Marysia ciągle o pierogach. Udostępniłeś się o głowie. Co to za obrzydliwe określenie jest? Nie rozumiem. Czy ją rozdziwiczyłeś, pytam? Zamiałeś w tym wojsku? Znasz Jurko, on ma z tym problem. A ty nie masz? A ty pozbawiłeś Krysię cnoty? Piotruś, ty byś nawet nie wiedział, jak to zrobić. Panowie! Co się dzieje? Nic. Nie, przepraszam, poniosło mnie. Ustalmy, przecież my się kochamy romantycznie. Tak? Marzymy, myślimy, wzdychamy jak Werther. Prawda? I o sprawach cielesnych nie myślimy. Prawda? Gówno, prawda? No tak. Tak jest, panie majorze. Roboty zostało na 3-4 dni. Przed wojną zmarzymy. Odmeldowuje się, koniec. Kapral, dajcie jeszcze Warszawę. 26.050, pilna. Tak. Major pozwoli. Pan Nawiesia? Tu Jurek. Na pewno? 6.32 z Wenecji, tak? Dziękuję. Cichosza. Należą się pani wieś kwiaty. Dobrze. Mogą być czekoladki. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Też się nudzisz? Przecież to idiotyczne, że kopiemy rowy przeciwczołgowe 20 km od Warszawy. A, nie przesadzaj. Jest pogotowie i trzeba coś robić. Niemcy muszą widzieć, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Dzisiaj wykopiemy, jutro zakopiemy. Nie, chłopaki? Tak jest! Pójdziemy później do kasyna zwilżyć gardło? A, nie, ja z tobą nie idę. Już wczoraj zwilżałem. Mam dość na cały tydzień. Poza tym, po południu jadę do Warszawy. A już się ucieszyłem, że dzisiaj gdzieś ukochana zmyła. Nie, ukochana się nie zmyła. Kochana wyjechała i właśnie wraca. Tobie to dobrze, a ja biedak. Gdzie mam szukać ukojenia? Jedynie samotnie, nad ćwiartką ku chwale ojczyzny. Dlatego nakazem chwili jest przygotowanie odpowiedniej ilości schronów. Zarząd miejski zwraca się do wszystkich obywateli i obywatelek stolicy wolnych od pracy w obecnej chwili, aby dobrowolnie zgłosili się do kopania rowów. Zapisy do pracy przyjmowane są w następujących komisariatach OPL w godzinach od 8 do 19. O! Pan Jerzy? Witam państwa. Co za spotkanie. Państwo już wrócili? Mieliśmy zostać do końca sierpnia na Lidę, ale mąż decydował, że musimy wracać wcześniej ze względu na sytuację międzynarodową. Bardzo słuszne posunięcie. Chociaż z tą wojną to jeszcze nic pewnego. Obawiam się niestety, że zamiast budować mosty, będę musiał teraz wysadzać w powietrze. Poczekamy na ciebie. To ładnie, że przyszedłeś. Czysty przypadek akurat. Przyjechałem do Warszawy.
Przecież twój pociąg przychodzi na dworzec gdański. W związku z transportami wojskowymi skierowano go na główne. Tęskniłem. Ja też. Widzimy się w parku o 8. Nie pożałujesz. Jurek! Niestety jestem już umówiona. Dzisiaj? Tak, umówiłam się listownie. Z kim? Z takim miłym człowiekiem, zresztą nie znasz go. Kłamiesz. Mamo, Jurek chciałby się pożegnać. Co ty sobie do cholery wyobrażasz? Że będziesz mnie tak dręczyć miesiącami, że największa radość to mnie upokorzyć? Ja nie dam z sobą tak pomiatać, rozumiesz? Nawet w miłości trzeba zachować honor. Skończyłeś? A mógłbyś teraz tak tutaj przede mną klęknąć? Słucham? No co? Tak z miłości. Do widzenia państwo. Obowiązki wzywają. Ale to pięknie. Chodź. Co to za adorator? Adorator? Mamo, on bardzo chciałby być adoratorem, ale kompletnie się do tego nie nadaje. Nikt do mnie nie dzwonił? Nikt do ciebie nie dzwonił. Widzisz, jak się zachowuje ten twój dobrze wychowany człowiek? Może coś się stało? No, zaraz stało. Pewnie każą mu ganiać po jakimś poligonie. Wszędzie ta wojna, wojna, wojna. To na pewno nic poważnego. Wcale nie jestem tego taka pewna. Krysiu, ty masz dopiero 19 lat. A ty unikałaś mężczyzn, gdy byłaś w moim wieku? To była zupełnie inna sytuacja. Wtedy naprawdę wybuchła wojna. Więc mam czekać na wojnę, żeby co? Co, żeby co? To moja wina. Ale jaka wina? Że on do mnie nie dzwoni. O, tutaj jesteś, szybko! No zbieraj się! Zwariowałeś? Co się stało? Puk, puk. Muszę
przepraszam bardzo pana dyżurnego. Czy mógłby pan przywołać podchorążego Jerzego Bolesławskiego? Muszę się z nim pilnie widzieć. Przyjechałam z Warszawy. Krysia! Ty to masz szczęście. O mnie nie zapyta nawet pies z kulawą nogą. Nie mówiąc o takiej panience. Zaborowski pozwolił. Cześć, Basiu. Co ty robisz? Przyjechałam poopalać się nad Narwią. Mieszkam tu niedaleko, w klubie wyślarskim. No i pomyślałam, skoro już tu jestem... A wiesz, że będzie wojna? No co ty? Co za niespodzianka. Bardzo miła. Dużo myślałam o tobie. Aj, Basiu. Nie masz ciekawszych tematów do rozmyślenia? Oj, nie żartuj. Ty doskonale wiesz. Dobrze, już nie mówmy o tym. Cały czas kochasz się w tej Krysi. Ona cię nie kocha. Wszyscy nabieracie się na takie dziewczyny. Nie szukacie prawdziwej miłości. Prawdziwa miłość? Co to jest? Gdzie ona jest? Nie kłóćmy się. Będę tu jeszcze parę dni. Jak będziesz chciał, to znajdziesz mnie od rana na plaży. Będę o tym pamiętał, Basiu. Do widzenia. Cóż za spotkanie. Już po egzaminach? Gdzie tam? Wpadłam tylko na imieniny taty. A ty miałeś być na praktykach? Właśnie wracam jutro na Pomorze. Szkoda, że się tak ciągle mijamy. A ja za 2 tygodnie przyjeżdżam tu w końcu na wakacje. A ja 6 września wracam z praktyki. Będzie tu pani jeszcze? Do końca miesiąca. To umówisz się wtedy ze mną na prawdziwą randkę. Randkę? Prawdziwą? Mam na myśli kopanie ogródka. Mogę też grabić, pielić, siać, orać. Wedle rozkazu. Co chcesz? Coś na pewno się znajdzie. To odwiedź mnie, jak przyjedziesz. Natychmiast. To do zobaczenia. We wrześniu, 6.
Ale coraz mniej ludzi na plaży jest. A widziałeś, co się dzieje na dworcu? Ludzie szturmują pociągi. Tylko 2 dni do pierwszego. Nie chcę wracać do Warszawy. Mogłabym tu z tobą zostać do końca świata. Biednimy kochankowie. Piotrusiu? No i co z nami będzie? Ty się zajmiesz swoją medycyną, a ja? Ja się z tobą ożenię. Mam dopiero 17 lat. Znajdę jakiegoś biskupa i wyproszę o ślub. Na pewno. A gdzie będziemy mieszkać i z czego żyć? No, kiedyś przecież skończę studia i zacznę zarabiać. Kiedyś. Przez ten czas na pewno odkochasz się we mnie. Zuśka. No ale ja nie mogę tyle czekać. Nigdy już nie będziemy się tak kochać. Może nie wyjeżdżajmy stąd. Zostańmy tu na zawsze. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Proszę o dokumenty wozu i kartę wezwania. Jak to tak? Doręczono by ją dziś rano. I od razu zawłaszczenie? Musimy go zarekwirować na potrzeby wojska. Panie podchorąży! Proszę sprawdzić wóz i odstawić na miejsce koncentracji. Tak jest. Od dziś obowiązuje pełna mobilizacja. Proszę. Jerzy! Cymes! To w twoje ręce mam oddać klejnoci ojca? Kopę lat! A no co ty, tylko rok. No w moim dorosłym życiu to cały wiek. Jestem pod chorążym i mam narzeczoną. Znaczy, no prawie. No i wybieram się na studia. Ale mów, co u ciebie, jak tam? Pobielskie materiały do sklepu Cymer Topfisyn? Wiesz, widzisz, co się dzieje. Ojciec zamknął sklep i chce, żebyśmy wyjechali do Szwajcarii. Ale ja zostaję. To chyba nic nam nie grozi. Pewnie, że nie. A Szwajcaria nudna. Słuchaj, muszę uciekać, mi za chwilę porucznik z Ruga. Koniecznie trzeba się spotkać z starą paczką. Koniecznie. Trzymaj się. Witaj, mamo. Mam dosłownie 5 minut. Co się stało? Gdzie tata? Wyjechał. Przyspieszyli mu wyjazd do pułku. Prosił, żeby cię uściskać. Powiedział, że obowiązek ojczyzna takie tam. No ale przecież ty to wszystko wiesz. Ciebie też mam żegnać? Nie, dzisiaj nie. Jeszcze nie. Jadę właśnie rekwirować samochody dla wojska. Z przyjemnością sobie nimi pojeżdżę. Jutro postaram się jeszcze wpaść. Aha, przygotowałam ci kabanosy i słodycze. Mamo, jutro. Naprawdę, jutro. Nie mogę czytać. Nie mogę słuchać radia.
20 lat spokoju i znowu wojna. Myślałam, że chociaż twoje pokolenie będzie szczęśliwe. Nie mogę czytać, nie mogę stać, siedzieć, nic nie mogę. Po prostu nie umiesz grać roli matki Polki. A ile ma być tych pokoleń matek Polek do cholery? To się skończy. Bardzo szybko. Może nawet w ogóle się nie zacznie. A ojciec wróci. Tata tutaj wróci, obiecuję. No idź już. No idź. Musisz iść. Dzwoniła twoja Krysia. Dlaczego moja? Martwi się o ciebie. Dajesz znaku życia. Myślała, że wysłali cię nad granicę. Do widzenia, mamo. Dzień dobry. Długo milczałeś. Dotąd raczej nie szukałaś mojego towarzystwa. Wejdź, proszę. Zaczekaj. Proponuję ci coś specjalnego. Co mnie tutaj wywiozłeś? Zgadnij. Dla balsamicznego powietrza. Tak. I romantycznego anturażu. Zrobimy to jutro? Jutro może wybuchnąć wojna. Wierzysz w to? Nie chcę wierzyć. Proszę. Rodzice idą na Genewę Szoła. Wiesia wyjechała na wieś do rodziny. Dom będzie pusty. A przedtem pójdziemy na premierę Colbert i Stewarta. Świat jest piękny. Jestem samoukiem.
Bez kina nie można? Nie. Wszyscy zakochani chodzą na filmy o miłości. Wakacje się skończyły. Już pierwszy. Mamy całą plażę dla siebie. Odchodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przedstawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Cholera, jednak Hitler się odważył. Co my tu jeszcze robimy w tych koszarach? Walka aż do zwycięstwa. Wiecie, co robić? Do zadań! Rozejść się! Powinienem się zgłosić. Ale gdzie? No jak to? Do wojska, na ochotnika. No, a my? Ubieraj się. Nigdzie nie idę! Świat się wali, w takiej chwili nie można myśleć o sobie. Chodź. Mogę wjechać do Warszawy po południu? Oszaleliście? To jest wojna! Jak dzieci. Ale ja muszę się pożegnać. Każdy chciałby się pożegnać. Odmaszerować. Andrzej? Piotruś? Co ty tu robisz? Wracamy z nadmorza. Pociągi nie chodzą. Zabrakło benzyny i kierowca poszedł załatwić. Nie jedźcie dalej na południe. Zresztą wojna zaraz się skończy. Pogonimy Niemcom Kota Góra 2-3 dni. Ja 6 muszę być w Grudziądzu. Moja Ania czeka. Andrzej, a jak wojna się zaraz nie skończy? To co, my będziemy walczyć dalej. Wystrzelamy to, co mamy. Zawsze zostaje jeszcze szabla. Gdzie są nosze? Zabiątkę szyjcie! Skąd się rani? Bandyci chcieli zbombardować most, ale trafili w klub wieszczarski ludzi na plaży. Masia! Masia! Masia, to ja, Jurek. Andrzej! Pamiętaj, że jesteśmy nieśmiertelni. Pamiętam. Stać! Przecież tu nie ma sali operacyjnej! Zabrać ich do Warszawy!
Będzie dobrze? Tak myślę. Kocham cię. Stop!